Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowiem o moich początkach z dronami. Najpierw był dron taki chiński za 200 zł. Drugi zakup to był Hubsan Zino. Akurat ten model mi się udał, bo jest praktycznie bez wad. Dobrze nagrywa. W sumie dawno już nim nie latałem, ponieważ zainteresowałem się dronami FPV i mój pierwszy zakup to była aparatura FlySky, zwykła, najtańsza. Teraz dostępna jest na Banggoodzie albo AliExpress około 200 zł. Ja kupiłem to na Allegro za 260 zł, ponieważ chciałem jak najszybciej zacząć trenować. Do tego musiałem dokupić taki kabelek adapter, żeby móc trenować na symulatorze. Kolejnym zakupem to były gogle. Tu gogle już przerobiłem, bo mi padł akumulator. Gogle Ishin EW800D. Gogle przychodzą z takimi antenami. Jedna antena dookólna, druga patch antena. Gogle w miarę dobrze nagrywają, bo mają DVR. Można je rozłączyć i można używać jako monitor. Na statywie jest, tutaj jest otwór na statyw, można dokręcić i jako monitor używać. Problem z tymi goglami miałem tylko taki, że mam dobry wzrok, nie noszę okularów i ten monitor jest za blisko oczu. Także widziałem lekko za mgłą obraz. Dlatego mój znajomy taką przekładkę wydrukował. Można dokupić przekładkę taką, to jest 1,5 cm w sklepie. Ale 1,5 to było za mało, to jest 3 cm i tą wkładkę montuje się między okulary, a między ekran. I 3 cm akurat było w sam raz. Te 3 cm uratowało mi życie i wzrok był akurat wyostrzony, był obraz i było super. W międzyczasie też przyszła do mnie Larva X HD. Oczywiście to jako pierwszy dron to może raczej nie polecam. Teraz już ciężko dokupić, na Banggoodzie nie ma. Macie link pod spodem, ale to jest link nieaktywny. Na AliExpress można dokupić, ale jako pierwszy dron nie polecam. Ja dlatego kupiłem, że może być, oczywiście śmigła są już inne, może być tak jak teraz, bez osłon, a można do tego zrobić cineupa. Zakłada się osłony, zmienia się obudowę kamerki na taką wyższą, mniejszą. Zakłada się obudowy i się lata. Dron fajny, nagrywa w miarę dobrze. Nagrywa w Full HD. Zresztą tam moje pierwsze filmy właśnie są tym dronikiem. Niestety moje początki właśnie lataniem tym dronem już w realu poza symulatorem to były takie, że wymieniona już jest rama na nową, bo pękła. Zresztą tam jest w moich odcinkach, chyba na innym kanale też jest. Wymienione jest 3 w jednym, czyli ESC, Flight Controller i Receiver, to jest w jednym. Wymienione śmigła, wymieniona antena, wymieniona antena od odbiornika. Co ja bym polecił na początek? Na początek na pewno bym polecił właśnie kupno jakiegoś taniego radia. Ewentualnie jak wiemy, że będziemy, chociaż nie wiemy, czy te hobby nas pochłonie, można kupić radio już profesjonalne. To jest Radio Master TX16S. Do tego radia dokupiłem też moduł Crossfire'a, żeby latać daleko. Ale jeśli nie chcemy inwestować od razu, no to tak jak mówię, najtańsze radio, do tego taki malutki o cineupik. Ten akurat jest Ishin QX65 prawdopodobnie, tak? Tak. QX65. Szczotkowe silniki ma. Na początek myślę, że to wystarczy. Jeśli ktoś myśli o nagrywaniu i nie chce się bawić w takie, chociaż to jest 200 zł. Ten kosztował mnie 200 chyba 10. Jeśli ktoś chce od razu myśleć o nagrywaniu, no to polecam na przykład takiego cineupa, malutkiego mikro dronika, Mobula 6 HD.
Ja akurat zakupiłem sobie z receiverem Crossfire'a droższy, ale jak można kupić FlySky'a oraz ResSky taniej. Także polecam tego dronika. Nagrywa Full HD, tak samo jak moja larwa. Oczywiście do tego jeszcze by były potrzebne na pewno ładowarka, albo taka tańsza, albo już troszkę lepsza, bo jak wiadomo, trzeba ładować lipo. Do tego taki miernik, celmetr, żeby mierzyć prąd na pakietach lipo. Do aparaturki polecam smycz. To jest moja własnej roboty smycz. Można dokupić o wiele lepsze, ładniejsze smycze, jeśli komuś się takie podobają. Te gogle, one są dosyć duże, także odstają od twarzy dosyć dużo i troszkę ciążą, bo akumulator i monitor jest z przodu. Na początek są dobre. Z czasem można pomyśleć o zakupie lepszych, tylko wiadomo, że są droższe. To są Ishin EW200D. Do tego polecam dokupić kilka anten, bo tutaj są dual, dwa razy po dual, czyli quattro diversity. Także cztery anteny zakładam i jest o wiele lepszy odbiór sygnału z VTX-a. Także te gogle polecam. Chociaż w tej cenie teraz można kupić już 300D, bo to są 200D. 300D wiadomo jest lepszy model. A jeszcze nie wspomniałem, że można, zanim się kupi gogle, bo najpierw trzeba kupić aparaturę. Ale można na smartfona ściągnąć aplikację, symulator, kupić gogle najtańsze VR, załadować smartfon do gogli, podłączyć aparaturę i można zobaczyć, jaki jest widok, jaki widok ma pilot, który lata dronami FPV. Nie zapomnimy też o naprawach, bo wiadomo, drony, krasze i naprawy. Polecam zakup jakichś sprzętów typu tolsy, wkręty, wkrętaki, śrubki, śrubeczki. Do tego niezawodna jest też, musi być lutownica. To akurat jest lutownica TS-100. Bardzo polecam tą lutownicę, to jest jedna z najlepszych lutownic. Nie jest tania, bo ponad 200 zł kosztuje na AliExpress, dostawa w 3 dni. Wymienne groty, ale naprawdę super lutownica. O tej lutownicy zrobię materiał pewnie osobny, także jest dużo w internecie, ale ja też może zrobię swój, także poczekajcie na materiał o tej lutownicy. Także mówiąc o początkach, pierwszy dron, malutki synełupik. Drugi dron może bym polecił coś większego, na przykład Protek 25 albo jak ten 35. Do tego zmieniłem śmigła. Teraz jest jeszcze bardziej stabilniejszy, bardziej jest podatny na każde ruchy drążka, także jest ok, lepiej się lata właśnie na tych śmigłach. Jako drugi dron bym polecił jakiegoś większego synełupa. Jak wytrenujemy się, wyćwiczymy, wtedy możemy kupić coś większego, na przykład 5-calowego. Do tego drona oczywiście dochodzi kamerka GoPro. To akurat jest 7. Niestety już jest rozwalona. To jest drugi lot na tej kamerce i tak poszła. Ale dotyk działa, także jeszcze działa, jeszcze używam do lotów. Do tego jest taka budowa w silikonie. Także ja wam tam są gotowe zestawy do kupienia właśnie z aparaturą, z dronem, z goglami. Tam wam dam, pokażę wam z boku tutaj. Tutaj o widzicie, jest taki zestaw. Linki mogę dać w opisie poniżej. Także moje początki właśnie były takie. Pierwsza aparatura, symulator, później larwa,
Jeden dronik, drugi dronik, trzeci większy. Następny planuję kupić Nazgul 5 W2. Także tamten będzie następny mój zakup. Oraz planuję coś jeszcze zbudować własnego, także na pewno będzie film na kanale. Na tą chwilę Was pożegnam. Życzę Wam, żebyście się zarazili tym pięknym hobby, jakim jest właśnie loty dronami FPV. To daje dużo frajdy, daje dużo adrenaliny. Czujemy się jak pilot jakiegoś myśliwca. Także na tę chwilę dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć, hej!